Studio Biznes, Rafał Lasota, witam Państwa. Moim gościem jest pan Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży firmy QAD Polska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy na temat polskich producentów, którzy funkcjonują na rynkach międzynarodowych dzięki między innymi wprowadzeniu rozwiązań informatycznych i organizacyjnych. No i właśnie, są to duże firmy, czy są to firmy, które wyrosły tutaj na naszym gruncie i w pewnym momencie zyskały i możliwości, potencjał i aspiracje, dzięki temu wyszły za nasze granice? Jak to wygląda na chwilę obecną? Są to najczęściej firmy średnie, które rosły, rozwijały się i w jakimś momencie doszły do wniosku, że warto wyjść szerzej poza Polskę, bo im się rynek polski skrócił, był za mały, albo uznali, że tam jest lepiej sprzedawać, bo jest po prostu większa marża. No albo chcieli sprzedawać produkty bardziej innowacyjne, przez co produkty innowacyjne mają większą marżę, przez co więcej się na nich zarabia. To jest współpraca z tymi dużymi odbiorcami. To w przemyśle motoryzacyjnym jest najczęściej stosowane. No właśnie, czy w takim układzie może pan powiedzieć, że na chwilę obecną przynajmniej, bo to co będzie w przyszłości, to jeszcze zobaczymy. Jeszcze ten kryzys się tutaj gdzieś plącze z tymi swoimi objawami, chociażby mamy do czynienia z Grecją, Hiszpanią i tak dalej, ale jeżeli chodzi o nasz polski rynek, czy nasi polscy producenci, czy nasze polskie firmy w jakim stopniu, jeżeli tak, to w jakim, wykorzystały szansę spowolnienia do tego, żeby wejść na inne rynki, chociażby z ofertą cenową, z ofertą rozwiązań technicznych, z ofertą rozwiązań w zakresie biznesu, czy też zarządzania firmami? Dla mnie jest, kryzys był doskonałym momentem dla Polski. To widać w kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest ta taka mapa Europy, która została pokazana w sierpniu przez nasz rząd, przez premiera Tuska, gdzie właściwie był tylko jeden kraj z zielonym kolorem, to była Polska. To pokazuje, że udało nam się ten kryzys w jakiś sposób okiełznać. A schodząc niżej na poziom konkretnych... Bardzo takie dosyć ciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że budżet ledwo dyszy. No ale dobrze. Okiełznać? Dobrze. To jest wieloznaczne słowo, aczkolwiek uważam, że mamy podstawę ku temu, żeby teraz jeszcze lepiej sobie poradzić z tą sytuacją. Na poziomie firm konkretnych myślę, że kryzys pozwolił im, większości firm, które wiedziały i potrafiły przewidzieć pewne symptomy kryzysu i przygotowały się na nie i miały odwagę jakby nie ograniczać się, nie redukować kosztów, nie zwijać się, tylko spróbować uznać kryzys jako szansę, to te firmy, wydaje mi się, że wygrały. I wśród naszych klientów, klientów firmy QAD, jest wiele takich przykładów, które w tym trudnym momencie w jakiś sposób urosły, tak? No właśnie, tylko zastanawiam się, jak wiele polskich firm dysponowało kapitałem, aby zacząć ekspansję w momencie, kiedy były problemy na rynkach zachodnich. I właśnie, czy są to rynki dawnej Europy Zachodniej, czy raczej tych krajów Europy Wschodniej, na które wchodzimy chętnie. Jak to wygląda? To jest to, o czym pan powiedział. Czy one miały kapitał na to, żeby w kryzysie jeszcze inwestować? Według mnie to jest tak, że właśnie informatyka, czy rozwiązania informatyczne, to jest ten kapitał, taki w cudzysłowie, który pozwala firmom bardzo szybko zmieniać swój profil działania. Czy to są rynki, czy to są produkty, czy to są w jakiś sposób specyficzne modele działania, to takie systemy pozwalają, które mają wdrożone procesy, które ludzie rozumieją i potrafią używać, potrafią bardzo szybko przedstawiać firmy. I wśród naszych klientów są firmy, które w tym trudnym czasie potrafiły stać się dostawcami tych największych firm, które szukały oszczędności, tak? Gdzieś tam w zachodniej Europie po prostu było za drogo, żeby działać tak, jak dzisiaj do tej pory działały te firmy, więc sięgnęły po firmy polskie, które między innymi dzięki informatyce jakościowo już są dobre, potrafią spełniać rygory terminowości dostaw w jakiś sposób w specyficznych wymaganiach tych firm. Tu w przemyśle motoryzacyjnym jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno rozwinięte. No i to jest ta droga. Na przykład, mówiąc o przykładach, klocki Lego, które są w jakiś sposób bardzo popularnymi klockami Lego, postanowiły budować konkretne pakiety, gdzie ludzie mogą sobie przez internet zamawiać na stronie internetowej tej firmy po konkretne pakiety i one są produkowane, pakowane i wysyłane z Polski wszędzie, tak? I to pokazuje, że polskie firmy bardzo szybko. Nie wszystkie, oczywiście nie można tego uogólniać, ale ja widzę i czuję potencjał drzemiący w nas. No właśnie, teraz różnica, to druga część tego mojego pytania. Dawne kraje Europy Wschodniej, czy może Europa Zachodnia skorzystała bardziej z tych naszych doświadczeń?
Mi się wydaje, że to jest tak, że bardziej Europa Zachodnia, znaczy w takim sensie, że to firmy polskie skorzystały więcej na współpracy z Europą Zachodnią, aniżeli z Europą Wschodnią, dlatego że Polska jest tym takim miejscem, gdzie mamy kompromis między jakością, między pewną solidnością i poziomem pracowników, a kosztami, tak? Tam dalej na wschodzie mamy problem ciągle z jakością i poziomem pracowników, a tutaj na zachodzie mamy problem z kosztami, a Polska jest tym miejscem, gdzie to wszystko się w jakiś sposób ładnie poukładało, dzięki różnym elementom, tak? I my jesteśmy w stanie w tym trudnym momencie, gdzie firmy, różne firmy szukają możliwości przetrwania bądź zrobienia czegokolwiek, żeby przetrwać, no zaistnieć ze swoją ofertą. No właśnie, a jeżeli chodzi o te rozwiązania, o których my mówimy, czy jest to często produkcja własna, czy jest to wytwór własnej myśli technicznej, czy jest to nasza własna inwencja, czy to może możemy tutaj się tak porównać, jak ostatnio na przykład Chińczycy promowali swoją gospodarkę, czyli bardzo dobry samochód, ale z silnikiem z Niemiec. Mi się wydaje, że to jest tak, że dzisiaj świat jest bardzo zuniwersalizowany. Proszę zobaczyć, że pracujemy na tych samych maszynach w różnych miejscach świata, pracujemy z wykorzystaniem tych samych surowców w Polsce, w Chinach, gdzieś tam. Pracujemy stosując te same normy jakości, na przykład ISO, stosując te same filozofie zarządzania typu Six Sigma itd. itd. I teraz to, co decyduje o tej przewadze, to jest ten pracownik i dostęp do wiedzy i pewne procesy, w jaki sposób my to robimy. To wszystko jest zaszyte właśnie w systemach informatycznych, które wspomagają zarządzanie, czyli ERP, którym moja firma jest dostawcą. I w tych systemach drzemie ten know-how i ten potencjał, który pozwala właśnie uzyskiwać tą przewagę konkurencyjną nad Chińczykami na przykład. Tak, tylko ja trochę o co innego pytałem, bo z jednej strony to dobrze, że informatyka jest takim naszym znakiem rozpoznawczym, prawda, ale czy firmy, które produkują w twardym przemyśle, są także konkurencyjne w Europie Zachodniej, bo firmy informatyczne zapewne będą, prawda? No zresztą to widać po naszych osiągnięciach, ale patrząc na te firmy, które zajmują się typową produkcją, czy one jeszcze są konkurencyjne, czy może jednak trochę odstają? Według mnie są konkurencyjne. Proszę zobaczyć sytuacja z Fiatem, tak? Przecież to była strasznie wielka decyzja dla Włoch i Fiata, czy produkować te modele w Polsce, czy we Włoszech. I zdecydowano, że w Polsce. To jest twarda produkcja. Mamy przykłady naszych klientów, które potrafią dostarczać potężnym rygorem jakościowym produkty do samochodów we Francji. Duża część świeczek, które są sprzedawane w Ikei w całej Europie, są produkowane w Polsce. I tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć przykłady, fajne przykłady polskich firm, które potrafiły produkować dobre produkty w dobrej cenie. No tak, tylko że z jednej strony, jeżeli chodzi o Fiata, to głównym celem było optymalizacja kosztów, to była po pierwsze w zakresie tych fabryk, które były rozrzucone po całym świecie i produkcja w miejscu, które będzie potencjalnym rynkiem zbytu. No a to jest źle? To jest bardzo dobrze, natomiast to nie wiąże się z naszą jak gdyby technologią i naszą myślą techniczną, tylko po prostu z możliwościami wykonania pewnych działań na podstawie patentów, które przychodzą z zachodu. Ale dobrze i także, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, jesteśmy na chwilę obecną potęgą. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.